Jutro pierwszy dzień maja, majówkę czas zacząć. Zapach kiełbasek z grilla, zapach jeziora, czas wypoczynku i relaksu. Ale nie dla wszystkich tak błogo i przyjemnie to brzmi. Dlatego jest ze mną w studio pan Marek Jekel, nauczyciel w trzecim liceum ogólnokształcącym, a także w liceum Świętej Marii Magdaleny, który powie o zmaganiu maturzystów, o przygotowaniu maturzystów do ich egzaminu. No i tak może, jak pan ocenia szanse maturzystów w tym roku? Po pierwsze, postawiłem mnie pani w bardzo trudnej sytuacji, bo przy tych grillowanych paróweczkach to trudno o maturze opowiadać, ale jednak... No ja wiem, przepraszam bardzo, ale jednak warto było wspomnieć, że podkreślić ich trud. Tak, oczywiście. Rozpoczynają się chyba najbardziej nerwowe i gorące momenty przed maturą. Jeżeli chodzi o szanse, no to tak jak i co roku, to jest bardzo rzecz indywidualna. To zależy od pracy, to zależy od talentów i trochę od szczęścia też. To się tu na maturze nic nie zmieniło. Przy czym w takiej kolejności, jak to powiedziałem, praca, zdolności, no i szczęście. I szczęście. A czy obecna matura w tym obecnym formacie wydaje się trudniejsza niż w poprzednich latach, czy porównywalna? Jak to teraz wygląda? Bo też nie każdy wie. Ciągle następują jakieś zmiany, a to matematyka, a to inne przedmioty. Jak to wygląda? Tu byśmy musieli wiedzieć, do czego porównujemy, jeżeli porównujemy do tak zwanej starej matury. To inaczej to porównanie będzie wyglądało i do nowej też, więc jeżeli chodzi o starą, niewątpliwie ta nowa matura zewnętrzna jest bardziej sprawiedliwa, ponieważ ocenia lepiej i zdolności, i wiedzę uczniowską. Uczniowie już nie zdają egzaminów wstępnych na studia, co wtedy owocowało dziwnymi egzaminami, typu uczniowie na przykład na prawo na pewnej uczelni polskiej otrzymywali pytanie, ile było prostytutek na soborze w Konstancji, albo z ilu drzew była zbudowana chata człowieka pierwotnego, albo kto był zięciem Cromwella. Te pytania są dostosowane do podstaw programowych, są w związku z tym bardziej przyjazne uczniowi. Jeżeli chodziłoby o już tak zwaną nową maturę, to niestety to jest jej troszeczkę wada, że ona niestety nie jest do końca zuniformizowana. Czyli są lata, gdzie na przykład historia jest trudniejsza, są lata, gdzie historia jest łatwiejsza, ale na pociechę dla maturzystów to dotyczy całej populacji. Stąd wynik, i tu bym apelował, żeby nie popadać w nerwowe stany przy ogłoszeniu wyników. Tak na dobrą sprawę jest wynikiem porównywalnym, jeżeli chodzi o średnią krajową. Czyli to, że z jednego przedmiotu ktoś ma 80% punktów, a z drugiego 60%, to nie znaczy, że ten pierwszy zdał lepiej. To trzeba porównać ze średnią krajową jednego i drugiego przedmiotu. Jeżeli uczeń zdał powyżej średniej krajowej, niewątpliwie jest pan może... z jego dumny. Tak, jest. Ja jestem z jego dumny, z siebie też może być dumny. To na pewno. A ja muszę jeszcze poruszyć temat matematyki, gdyż byłam rocznikiem, który ominął ten przedmiot. Ja jestem wybitnie humanistką i nie wiem, czy uważa pan, że to dobrze, że wrócił obowiązek zdawania tego przedmiotu na maturze, czy nie do końca? Ja też jestem humanistą, więc tu moja odpowiedź nie będzie, myślę, do końca obiektywna. Ale tak obiektywnie rzecz biorąc. Powiem tak, ja jestem w ogóle zwolennikiem tutaj skrajnych rozwiązań, typu, że uczniowie powinni sami sobie wszystkie przedmioty maturalne wybierać. Nie powinno być żadnych przedmiotów obowiązkowych, bo to jest troszeczkę taka wiara nie do końca racjonalna, że jeżeli jest egzamin maturalny, to oni się uczą, jak nie ma egzaminu maturalnego, to oni się gorzej uczą, albo w ogóle nie uczą. To nie jest prawda. Przez te 3 lata nauczyciele dbają o to, żeby oni się w miarę porządnie, dobrze uczyli. Czy matematyka? No powiem tak, że cała wiedza jest oparta o przedmioty humanistyczne i z drugiej strony matematyczno-przyrodnicze. Matematyczno-przyrodnicze dają pewne kompetencje. Humanistyka daje zrozumienie właściwie, po co my się tego wszystkiego uczymy. I dlatego jedno i drugie jest ważne. Niestety w ostatnich latach troszeczkę poszliśmy w kierunku przedmiotów przyrodniczych, matematyczno-fizycznych, ale jako historyk podchodzę do tego spokojnie. Zasada wahadła, to znów kiedyś wróci
to wahadło w drugim kierunku. Ale to było zdanie pana, a jak wyglądają preferencje maturzystów? Co oni wybierają częściej? Czy właśnie te przedmioty ścisłe, czy humanistyczne i jakie najczęściej? Czy chemia, biologia, matematyka, polski rozszerzony. Oczywiście. Uczniowie są też trochę owocem mediów. Media ostatnio bardzo silnie akcentują to, że kierunki humanistyczne prowadzą do tego, że człowiek jest na bezrobociu, tak, co nie jest prawdą. Ja zawsze uczniom powtarzam, że wśród moich absolwentów są wybitni humaniści, są wybitni przyrodnicy i wybitni matematycy, że trzeba być dobrym w tym, co się robi. I wtedy, czy ktoś będzie kończył humanistykę, czy będzie zdawał na maturze przedmioty humanistyczne, czy matematyczno-fizyczne, to są rzeczy względne. On musi być w tym dobry. I to jest najważniejsze. A do matury trzeba się przygotowywać tak naprawdę przez te 3 lata trwania liceum, czy też przez cały okres trwania technikum, ale tak naprawdę kiedy warto zacząć tę intensywną naukę? Kiedy najlepiej ta wiedza zostaje przyswojona i kiedy właśnie mamy szansę odnieść ten sukces największy? W którym momencie? Powiem tak, ja bym musiał tu zadać pani pytanie, a kto nas słucha, bo to też jest ważne. A oczywiście. Ale przyjmijmy, że wszyscy, wszystko jest zróżnicowane, i maturzyści, i rodzice, rozumiem, i nauczyciele. To znaczy, ja myślę tak, że pierwsza klasa jest zawsze rozpoznaniem uczniowskich zdolności, takim spotkaniem z nową wiedzą w szkole ponad gimnazjalnej. Druga klasa jest taką klasą, w której uczeń powinien dostać takiego poweru, czyli zdecydować się, co chce zdawać. To jest dla niego naprawdę najważniejsze. I wtedy jest czas, żeby doczytywać się w tym przedmiocie, żeby nie było tak, jak to. Niestety zdarza się, że ktoś mówi, że idzie na psychologię, kiedy go pytam, a co ostatnio z psychologii przeczytać, to on powie, to on patrzy na mnie i mówi, a coś powinienem przeczytać? Więc druga klasa jest takim czasem rozpoznania siebie, czy naprawdę to, o czym marzę, jest rzeczą najważniejszą i w związku z tym doczytywanie różnych rzeczy. A trzecia, no to już jest przygotowanie się do egzaminu, już taka twarda wiedza i ćwiczenie umiejętności. Żeby to nie było później tak, bo wiele osób tak ma, że rozpoczyna jakiś kierunek studiów, a później po drugim, trzecim, czy w przypadku najgorszym czwartym roku mówi, nie, to jednak nie jest to, co chciałbym robić w życiu, rzucam studia w ogóle albo zaczynam zupełnie nowy kierunek. Dlatego warto pomyśleć o tym już wcześniej. Ja wiem, że młodemu człowiekowi jest bardzo trudno obrać sobie tą właściwą drogę i nie każdy wie, co by chciał robić w przyszłości, chyba że jest to narzucone z góry przez rodziców i ukształtowane od małego, ale faktycznie powiedział pan bardzo ważną rzecz, że trzeba to sobie tak podzielić na te 3 lata i jakoś ładnie rozłożyć i wtedy można odnieść sukces i na maturze, i na studiach. Ale jeszcze na koniec mam takie pytanie. Czy uważa pan, że matura powinna właśnie decydować o tym, na jakie pójdziemy studia? Czy powinno to być jedynie takim zaświadczeniem o ukończeniu liceum, a na studia powinniśmy się na przykład dostawać właśnie na, tak jak jest na niektórych kierunkach, na podstawie egzaminów wstępnych? Czy tak, czy tak? No niestety nie jest tak, że matura decyduje o naszej przyszłości. Ten wybór rozpoczyna się wcześniej, już właściwie na początku szkoły ponadgimnazjalnej. Wtedy, kiedy wybieramy profil. Tak. Mhm. I muszę powiedzieć, że młodzież często jest do tego nieprzygotowana i z tego wynikają problemy, czy nawet tragedie. Znam osoby, które są w klasie matematyczno-fizycznej, a będą zdawać maturę z historii i odwrotnie. Miałem w klasie humanistycznej osoby, które będą zdawać maturę z matematyki, co przy takiej, a nie innej ilości godzin i nastawieniu jest potem bardzo, bardzo trudne. Więc ten proces rozpoczyna się tak na dobrą sprawę wcześniej. A matura oczywiście potwierdza, czy ktoś może dostać się na ten wymarzony kierunek studiów, co oczywiście wszystkim życzę. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. To już wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a ja zobaczę się z Państwem dzisiaj o godzinie 19 w serwisie informacyjnym Raport. Sponsorem programu był Dekokultur. Sponsorem programu był Kupiec Poznański.